To jest Rapdycja. Zapraszają Piotr Stokłosa oraz Konrad Gaderek. Najlepszy rap w neterze. Tylko na antenie Radia Sygnały. Wywiad Rapdycji. Jesteśmy w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Ze mną jest Abradab, witaj. Cześć. Pierwsze pytanie do ciebie, bo dzisiaj 21 kwiecień, czyli właściwie premiera twojego najnowszego albumu, Extravertik. Masz zamiar zagrać większość numerów z tego albumu dzisiaj, czy będziesz się opierał też na tych starszych kawałkach? Zamierzam zagrać większość utworów, ale także tak będę się opierał na starszych kawałkach, bo gramy 5 kawałków, które zdążyliśmy opracować tak w fajny sposób. Reszta będzie w najbliższym czasie. No ale jest na tyle dobrego, starszego materiału, że nie warto chyba go nie grać. Czy nie poleci nic na spontanie? Miewałeś takie momenty, że gdzieś tam na koncercie ktoś chciał, żebyś zagrał jakiś numer, którego dawno nie grałeś, albo on nie był opracowany i na przykład zagrałeś? Tak, no zdarzało się, tylko że teraz nie jest już takie proste, bo jest zespół, więc co innego było puścić go z CD-ka i przypomnieć sobie, czy jeszcze pamiętam tekst, zazwyczaj się go jakoś tam pamiętam, lepiej lub gorzej, no bo tych utworów jest sporo, więc jeżeli czegoś się nie rapuje od, nie wiem, 2 czy 3 lat, no to można zapomnieć, ale z zespołem to nie jest taki hop-siup, no to jakby, wiesz, to może być wsypa, także nie zawsze jest to możliwe. Ostatnio nagrałeś kawałek z Grzegorzem Markowskim. No jakiś czas temu, no. Przewidujesz jeszcze współpracę z tego typu muzykami albo muzykami kompletnie spoza nurtu rap? Wiesz co, czy przewiduję? Bardzo możliwe, że coś takiego nastąpi, bo jakby nie zamykam się, że trzeba robić tylko z raperami kawałki. Ale akurat ten konkretny kawałek był kawałkiem na zamówienie, który był do filmu i po prostu była faza, żeby zrobić utwór z Grzegorzem Markowskim, a tak dokładnie przeróbkę, czy kolejną wersję Chcemy Być Sobą. Także no ja czułem się bardzo doceniony tym, że akurat mnie do tego wybrali. To nie był przypadek, tylko zgłosili się do mnie, żeby zrobić ten kawałek i zrobiłem to z przyjemnością. Ale nie było to w ten sposób, że ja chciałem nagrać z Markowskim, dlatego zrobiłem akurat ten kawałek. A jakie jest twoje podejście w ogóle do odświeżania takich starszych kawałków? Jesteś bardziej pozytywnie, czy... No wiesz co, no wcześniej tego nie robiłem. Tutaj było to pewnego rodzaju wyzwanie, więc postanowiłem to zrobić i głównie dlatego, że był to kawałek do filmu, jakby miał... Był w inny sposób, nie zamieściłem go na płycie. Jest to jakiś tam epizod, coś co zrobiłem, z czego zresztą się cieszę. Miło było poznać Grzegorza na planie teledysku, jest to naprawdę spoko koleżka. I wiesz, no jakoś tam spróbowaliśmy wziąć się za legendę. Byłem strasznie zdziwiony, jak czytałem zapowiedź albumu Extravertik i było napisane, że będzie numer z Joką. Jak w ogóle doszło do współpracy z Joką? To z twojej inicjatywy, czy jakiś przypadek? No, nie, no to przypadek tutaj, to wiesz, nie mógł... Spotkaliście się w metrze? Z moim własnym bratem? No nie, raczej nie, zwłaszcza w Katowicach nie ma metra. Także ciężko byłoby to zrobić, ale no, udało mi się, znaczy może nie tyle namówić, bo on się zgodził od razu, no ale... Wiesz, no, bywamy w różnych miejscach, że tak powiem, i tutaj nie mówię o przestrzeni, tylko ogólnie o naszym jakimś życiu. No ale tym razem udało się spotkać razem, wymyślić fajny temat i zrobić wspólny kawałek. Minęło parę ładnych lat, kiedy tego nie robiliśmy. I wiesz, i w sumie raczej w ten sposób. No, on był otwarty na to, chciał, więc bardzo się cieszę, że do tego doszło. No, jakie są twoje odczucia? Będzie dobre? Bo płyty jeszcze nie słyszeliśmy właściwie. Od dzisiaj ją można kupić w sklepach. No, wiesz co, moim zdaniem jest bardzo dobry. Wiele ludzi, którzy biorą ten album w ręce, twierdzą, że jeden z najlepszych. No to kolejne pytanie. A propos promocji trochę tego albumu, bo zauważyłem, że właściwie było cicho, na przykład jeżeli chodzi o single, że był wypuszczony pół na pół, ten singiel jeszcze był fajnie nagłośniony, ale na przykład był drugi singiel, kiedy wejdę, tak? No i na przykład o tym, ten singiel był gdzieś wrzucony na wrzucie, ja wpadłem bardzo przypadkowo na ten singiel i wydaje mi się, że ogólnie płyta Extravertik jest, no nie jest promowana najlepiej. Czy tobie, nie wiem, na przykład, może tobie nie zależy na przykład na jakiejś, wiesz, super promocji, żeby nie wiadomo gdzie tam wsadzić, wiesz, okładkę na billboardach i tak dalej,
Czy to jest jakaś taka polityka promocji, że muzyka wybroni się sama? Wiesz co, nie, nie jest to polityka. Starałem się, żeby był promowany jak najlepiej, z tym, że nie jest to takie, wiesz, oczywiste, w jaki sposób promuje się w tym momencie płytę. Akurat kiedy Wejdę został wrzucony dosłownie 2 czy 3 dni temu, a klip będzie jutro lub pojutrze, także mam nadzieję, że też będzie jakoś ciśnięty troszeczkę bardziej. No jest, zlepienie tego wszystkiego razem jest jakimś wynikiem połączenia pracy iluś tam osób i tego, że ktoś musi naraz zdążyć zrobić okładki, później zrobienie jednego klipu, drugiego klipu, że wszystko musi być na czas, także no po prostu w moich warunkach nie wszystko zawsze się tak udaje, żeby było tak pospinane, jak to się udaje w dużych wytwórniach czy sam tak, ale wiesz, no nie będę tutaj wymieniał, z kim mamy patronaty i tak dalej, ale ta promocja powinna ruszyć tak naprawdę z wyjściem płyty, kiedy płyta jest na rynku i kiedy dużo bardziej można tym jednak obracać, bo dopóki płyty nie ma na rynku, no to utwory wypuszcza się po jednym, po kolei. Nie za bardzo można ruszyć z tym, co się ma już od jakiegoś czasu. Czasami się zdarza, że artyści przed wydaniem płyty wypuszczają pół albumu w singlach. No wiesz co, no przed wydaniem poprzedniego albumu wypuściłem na tydzień do odsłuchu na MySpace na przykład cały album. No i teraz zobaczymy, czy to był dobry ruch, czy nie. Porównamy, jak to jest teraz, kiedy tego nie zrobiłem. Jesteś ekstrawertykiem? No, pewnie po części tak. Jak myślisz, każdy artysta powinien być? Czy to... No wiesz co, myślę, że jest to w pewien sposób przypisane do każdego, który chce wyjść na scenę i patrzeć w oczy, w kilkaset lub w kilka tysięcy oczu i mówić im coś od siebie. No, trzeba potrafić się otworzyć na to, jeżeli nie, no to po prostu jest ciężko. Zauważyłem, słuchając twojego utworu na pół, przynajmniej jego tak interpretuję, czy to jest jakieś coś takiego, że dzielisz się, że w jakiejś tam sferze jesteś muzykiem i tak dalej, bo o dubie nie słychać, jeżeli chodzi o jakieś skandale w hip-hopie i tak dalej. Jeżeli już słychać o dubie, to jest to muzyka. Czy ty się kompletnie odcinasz swoje życie prywatne gdzieś tam i tylko chcesz się promować jako muzyk, prawda? Czy o to chodzi w tym kawałku, czy... Wiesz co, no w kawałku jest ileś płaszczyzn i wiesz, jest to po prostu na wikach, wiesz, rapowa, w którym jest przewinięte ileś tam tematów. Ale owszem, wolałbym raczej być postrzegany przez pryzmat tego, co robię, niż przez pryzmat, wiesz, przez tego, co robię pod kątem muzyki, niż przez to, wiesz, przez skandale czy takie rzeczy, o których mówisz. No, jak wiesz, robię swoje i jest mi z tym dobrze. Jakie oczekiwania co do dzisiejszego koncertu? No mam nadzieję, że będzie dobry. Jest to pierwszy koncert z kilkoma nowymi utworami, więc myślę, że wszystko pójdzie w porządku. A jakie masz w ogóle nastawienie do takich koncertów no, w amfiteatrze? Jak najbardziej dobre. Ja uwielbiam grać koncerty zewnętrzne, outdoorowe, zwłaszcza, że słyszałem, że dzisiejszy koncert jest niebiletowany, jest w ramach Dni Miasta, także to jest świetnie. No, każdy może przyjść, zobaczyć, posłuchać i wiesz, otwieramy się na ludzi. Zwłaszcza są też zagraniczni goście, także świetnie. Opole po raz kolejny pokazuje, że potrafi robić festiwale lub koncerty z większą ilością hip-hopowych artystów. To ja w takim razie życzę ci mocnego uderzenia od dzisiaj z wejściem tego albumu i żeby kilka tych nowych tracków zapadło w pamięci widzom. Dzięki wielkie za wywiad. Dzięki również.